Nie ma to jak się przygotować do filmu, zrobić sobie herbatkę, wyśmienicie. A z tej strony Patty, nie miało być żadnego filmu przez cały tydzień, ale grałam sobie w grę i napisała nagle do mnie Amikieszek. Wysłała mi filmik, jak ktoś się wypowiada o mnie na live'ie i uznałam, że Beka XD. Po czym zapytałam się, kto to? I się okazało, że Kasia MSP. Wiem, że obejrzymy ten jej bardzo sensowny live, w którym się wypowiada o mnie. Także polecam sobie przygotować jakiś popcorn, jedzenie, picie, cokolwiek, bo będzie się trochę działo. No way. Nie. Znaczy, to jest mojej koleżanki konto. Oddała mi. No tak, też mi się wydaje, że to jest konto koleżanki. Tak jedną uskam. Chociaż jak to jest serio konto koleżanki, to nie pozdrawiam serdecznie. A w ogóle, w sumie każdy, gdyby to każdy niby mówi, że nie, że ten hakuje i tp, na przykład ta osoba, to z tego to na przykład inna osoba też hakuje, cheatuje, jakby na przykład przykładowo dajmy Klaudi, na przykład też kradnie. I tutaj pierwszy raz jak to oglądałam, się naprawdę zaśmiałam, jakby, nie wiem. Ja nie mam pojęcia, ja się nie wypowiadam o Chloe, ponieważ nie wiem o niej zbyt wiele, ale nie wydaje mi się, żeby okradała dzieci. Kim ty jesteś, Weroniczka, jeden, kto się pode mnie podszywa w ogóle? A po pierwsze, mój drogi, nie jestem oszustką, lub moja droga, więc wywołam. Proszę, jak się ktoś pod nią podszywa, tam od razu pisze, że Weroniczka coś tam to oszust. No ale dobra, mogła tego nie zauważyć, ja rozumiem. Psst. I następnym razem fajnie by było, jakbyś trochę ściszyła muzykę, bo chuja słyszę. Niestety nie dosłyszę, co ty tam mówisz. Ale widzę, że koleżance też jak coś, co ona by chciała, nie jest najwyżej w rankingu w ankiecie, to też wybiera to i tak czy siak. Mam wiele podobnego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra, nie stoi. Dowodów jeszcze nie ma, bo po pierwsze to konto mojej koleżanki, nie moje. Rozumiem, ktoś kogoś okradł, ale dowodów już nie ma, więc jakby nie było żadnej kradzieży ani nic, nie? Osoby w ogóle nie umieją zrozumieć, co to jest kurwa kradnięcie. Kurde, masz deliwcie. Kurwa, na przykład tak się wyrażę, że papi też kradnie. I doszliśmy do naszego kultowego momentu. Otóż Kasia MSP wyraziła zdanie, że jestem oszustką. I fajnie, ale... Ma to jakieś dowody? Nie no, a tak szczerze powiem wam, widzowie, że faktycznie uczestniczyłam w dwóch, wydaje mi się, że sporych kradzieżach, ale nie będę się o nich wypowiadać na tym filmie prześmiewczym. Aczkolwiek jeśli byście chcieli poznać sprawy tych kradzieży z mojej strony, to mogę się na którymś filmie wypowiedzieć. Żałuję tego, co zrobiłam, ale no czasu nie cofnę niestety. Więc to mogę was przeprosić. Ale wiecie, nie ma dowodów, no to jakby nie było kradzieży, nie? Patty okazuje się, że kradnie, ale nikt na nią nie zgania, bo przekupuje. Jakby ktoś nie mówił, że ona kradnie. Pozwalam się wam zaśmiać. Tak, dokładnie, ja przekupuję tych widzów. Tylko po prostu muszę, wiecie, ukrywać prawdę o sobie i muszę niestety płacić ludziom, którzy dowiedzieli się o moich zacnych kradzieżach. Przejdźmy może dalej. Ktoś nie mówił, że ona kradnie. Każdy kradnie na tej planecie MSP. Nawet kradnie ci tu kurde derlipcia lub nawet Klaudi. By the way, bardzo długa przerwa. Nie chcę, żeby było, że bronię. A co ty się tak uczepiłaś tej dripci, Klaudi? Pełno osób ci kradnie na MSP. Nie dość, że Klaudi, nie dość, że dripcia. Były też dramy z Anetą Weroniką, że kradnie. Rzekomo, chyba, nawet sporo osób. Dziewczyno, jak nie wiesz, czy ktoś kradnie, na pewno nie miałeś żadnych dowodów ani niczego, to na chuj się wypowiadasz. Wydaje mi się, że na mnie dowodów nie masz. Tak samo na wspomnianą Dripcie, Klaudi, Anetę Weronikę, z tego co, no troszeczkę wyprzedzę, ale również Cikaka, który ponoć dalej kradnie, ale on nie nagrywa od roku. To każdy ma swój powód do kradzenia. I kiedy chce to... Przepraszam, ale jakie są powody niby do kradzenia? Drugi się podoba unikać.
zagadki. Potem 10 to 20 to i musi to ukradnąć, więc wymyślę sposób na kradnięcie, że niby nagrywa, podaje na przykład kanał Klawi. To jest może i faktycznie Klawi. Skąd wiesz? Skąd wie ktoś? Ale tak czy siak osoba musi zgadnąć na przykład osobę, która jest niewinna. Jaka niewinna, da hell, że mam screenshoty całych konwersacji. Jak chcecie, to możecie sobie je przeczytać. Dam wam teraz w tym momencie to wszystko. Ja nie mam siły na to mentalnie, a zostało jeszcze tylko kilka minut tego live'a i ja nie wiem, jak ja to wytrzymam. Czyli to jest takie jakby prosta matematyka. Że osoby próbują się popisać nad osobami większymi, ale też mniejszymi, żeby to jakiś rozmiar MSP się rozkręcał. Przepraszam, że to zacytuję, ale niestety nie potrafię wyrazić mojej opinii innymi słowami niż... La Luna, co ty pierdolisz? MSP został stworzony w tym roku i żeby tylko okradać, MSP został stworzony po to, żeby on sobie tam pakiety, na przykład dokładnie od kilku godzin. Ale sporo osób kradnie, nie tylko na przykład na Wikipedia. Też Cikak kradnie, którego nie chcę oddać. No i tu właśnie mamy zdanie na temat Cikaka, ale ty wiesz, że Cikak... Ale myślicie, że tylko okej, mała osoba kradnie i to wszystko. I to jest magic. A to nie jest normalne. Tak oto zakończył się ten... jakże cudownie pokraczny live. Chciałam, żebyśmy się pośmiali z tego razem, więc to tyle.